Ja na takie lata tańca i nic nie to jeszcze 2-1. Wobec tego zaczynamy. Wszystkich witam bardzo serdecznie. Witam gości i witam uczestników naszej komisji. Pragnę powiedzieć, iż komisja obraduje w składzie 5-osobowym. Pozwolę sobie teraz przeczytać tematykę posiedzenia. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, przedstawienie porządku posiedzenia. Punkt trzeci, istota zresztą naszej komisji, spotkanie z przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń pożytku publicznego działających w sferze kultury, sportu i rekreacji w celu omówienia zasad współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Punkt piąty, wolne wnioski. I szósty, zamknięcie obrad. Czy ktoś ma jakieś uwagi, jeśli chodzi o tematykę posiedzenia i o kolejność? Nie ma, przechodzimy zatem do punktu trzeciego, czyli spotkanie z przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń pożytku publicznego działających w sferze kultury, sportu i rekreacji w celu omówienia zasad współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Jeszcze raz witam bardzo wszystkich serdecznie i oddaję głos. Kto pierwszy? Może zrobimy tak. Prosimy osobę o przedstawienie się z jakiej organizacji i niech parę słów od siebie powiem. Bardzo proszę. Pani Ela, bardzo. Trzeba wstawać? Tak. Elżbieta Banasiewicz, ja reprezentuję Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale jestem w zastępstwie naszego prezesa nowo wybranego, pana Ryszarda Trybalskiego, który prosił, nie mógł tutaj być, dlatego mnie tutaj oddelegował, także miło mi powitać państwa wszystkich. Ja jestem nowa w Lubartowie, a także jestem nowa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wybrano mnie na wiceprezesa, także bym chciała bardzo, żeby państwo mogli służyć mi raczej swoją radą w zapoznaniu się ze środowiskiem lubartowskim i z możliwościami, jakie możecie oferować dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dziękuję. Dzień dobry, Wanda Pacuła, ja reprezentuję Klub Artwi. W zastępstwie Oli Berger jestem nastawiona na odbiór bardziej. Posłuchać jestem po raz pierwszy i co, jeżeli będą pytania, a będę w stanie odpowiedzieć, to odpowiem. Jesteśmy gotowi na współpracę. Tchorek Maria, reprezentuję Związek Emerytów. No właśnie też dosłownie 15 minut temu dowiedziałam się, że mam reprezentować, także też również będę słuchała i przekażę przewodniczącej. I dziękuję bardzo. Dariusz Bożencki, prezes sekcji tenisa stołowego w zastępstwie za pana Jerzego Jeduta, który w dniu dzisiejszym prowadzi egzaminy z taekwondzistami i z najmłodszą grupą. Powinien tutaj dotrzeć lada moment, za pół godzinki. Ze swojej strony mam pytania, ale to chyba będą pytania w wolnych wnioskach. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Piotr Zglejszewski, Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu. Pół roku temu uzyskaliśmy wpis do KRS-u, także też dopiero wchodzę tutaj w to środowisko. Dziękuję. Dziękujemy. Dzień dobry, Marcin Socha, Stowarzyszenie Alvernia. Stowarzyszenie, które działa przy klasztorze Braci Kapucynów, już 10 rok. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Andrzej Zdunek, ja reprezentuję Miejskie Koło Turystyki Rowerowej Relax. Dziękujemy bardzo. Goście nam się przedstawi, a jeszcze pani Magda, bardzo proszę. Andrzej Zieliński, radny. Magda Wyrobek, Urząd Miasta Lubartów, Biuro Współpracy i Komunikacji Społecznej. Dziękuję bardzo. Anna Bielińska, sekretarz miasta, reprezentuje pana burmistrza w dzisiejszym posiedzeniu. Dziękujemy. Skoro wszyscy się już znamy, bardzo proszę, otwieram dyskusję w punkcie. Bardzo proszę, kto ma jakieś pytania do przedstawicieli naszych organizacji, bądź też odwrotnie, również służymy.
A, to ja? Czy pan Piotr? Przepraszam, ja mogę odstąpić miejsce w szeregu. Bardzo się cieszę, że państwo przyjęliście nasze zaproszenie radnych. Chcieliśmy poznać państwa opinię na temat tego, w jaki sposób miasto, w tym również Rada Miasta, współpracuje ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi we wszystkich dziedzinach, na które przeznacza się środki publiczne, a więc z budżetu miasta. Ja może powiem tak, bo myślę, że można by było na temat każdej organizacji mówić bardzo dużo. Znamy większość organizacji, które funkcjonują w mieście, bo przecież nie wszystkie stowarzyszenia są dzisiaj reprezentowane na dzisiejszym spotkaniu. Ale chcielibyśmy przejść do konkretów. Ja osobiście jako radny chciałbym znać państwa zdanie na temat jeden, który mnie tam nurtuje bardzo. Zacznijmy od tego, że środki finansowe są takie, jakie są. Jak państwo wiedzą, a mam nadzieję, że macie dostęp państwo do sprawozdania. Jeśli nie, to chciałbym prosić bardzo panią sekretarz, żeby organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia otrzymały takie sprawozdania albo miały dostęp, bo myślę, że chyba na stronie internetowej jest. Ale to niech państwo się zapoznają. Z tego można wyciągnąć tylko kilka wniosków. Po pierwsze takie, że środki budżetowe z tego sprawozdania to wynika, przeznaczone na działalność stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego wynoszą około 1 400 000 zł. Mniej więcej, to 1 398 000. Z tego na kulturę i sport, na kulturę fizyczną i sport 517 000, na turystykę około 39 000, na kulturę i sztukę około 70 000, przeciwdziałanie, ja mówię o tych największych pozycjach, przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom niecałe 90 000 zł. W sumie 1 398 000. I tak na dobrą sprawę, gdybyśmy wyszli z takiego założenia, że należałoby usatysfakcjonować przynajmniej, ja nie mówię, że w pełni pokryć koszty wynikające z wniosków państwa, ale gdyby usatysfakcjonować, przepraszam, państwa w jakimś tam zadowalającym wymiarze, należałoby tych środków przeznaczyć więcej. No, nie jest to w tej chwili możliwe, choć niewykluczone, że w następnych budżetach będziemy również i tę kwestię rozważać. Natomiast dziś chciałbym zapytać państwa, czy macie państwo jakieś konkretne uwagi co do programu współpracy miasta, czyli Rady Miasta, Urzędu Miasta z państwem, z organizacjami, stowarzyszeniami. Być może z punktu widzenia formalnego, a więc również na gruncie prawa lokalnego, jakim jest uchwała Rady Miasta w sprawie programu, są jakieś uwagi, zastrzeżenia. Ja bardzo chętnie bym słuchał w tym względzie państwa i ewentualnie moglibyśmy rozmawiać o zmianach w tym programie, o zmianie uchwały, w tym również i o tym załączniku w postaci programu. To jest jedna rzecz. A druga to jest taka, czy uważacie państwo, że sposób dystrybuowania tych pieniędzy, a więc z podziałem na, w ramach tego programu na stowarzyszenie zajmujące się kulturą, sportem, a więc dziedzinami czy branżami jest dobry, czy nie uważacie państwo, że na przykład, ja też tak może nie chcę sugerować, ale na przykład w niektórych miastach są też takie rozwiązania, że na duże programy, takie wymagające kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych, to są osobne gdyby rozdania, a na małe w postaci na przykład tak zwanych małych grantów na rzeczy, na przedsięwzięcia, które nawet państwo nie są w stanie przewidzieć, pojawiają się w ciągu roku, są jakieś inne środki finansowe i one też są w ramach tego programu i po zaopiniowaniu komisji dystrybuowane okazjonalnie, czyli w momencie, kiedy się pojawiają takie wnioski, komisja mając jakąś tam tak zwaną rezerwę na te małe granty również mogą państwo liczyć. Ja nie wiem, chciałbym w związku z tym, tak jeszcze raz powtórzyć, usłyszeć, czy państwo macie jakieś uwagi do tego programu, a jeśli tak, to jakie? Ja bardzo chętnie usłyszałbym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Skubiszewski, radny. O,
Wobec tego pan radny nie chce teraz zabierać głosu, więc bardzo proszę o pytania, ewentualnie jakieś odpowiedzi na zadane pytanie przez pana radnego Jerzego. Oczywiście będę się... To nic, będę powtarzać kilka razy. Chodzi o to, że teraz rozpoczynamy zagadnienie. Chodzi o to, że bardzo proszę o odpowiedź, o zadawanie pytań, ewentualnie o zdawanie jakichś relacji i to, to, co państwa boli we współpracy, jeśli chodzi o miasto, a te państwa organizacje. Bardzo proszę, oddaję głos. Jest jeden chętny, proszę bardzo. Dariusz Burzęcki, ja mam takie pytanie. Jaka jest możliwość rozwiązania problemu w postaci zatrudnienia trenerów, których mamy w sekcji tenisa stołowego, jak i w sekcji taekwondo, którzy, no nie ukrywajmy, ale lwią część pochłaniają finanse, ich zatrudnienie z finansów, które dostajemy z Urzędu Miasta. Czy jest możliwość zatrudnienia ich w MOSiR-ze na stanowiskach trenerów, jeśli powstaje taki MOSiR, jeśli mam być w to wszystko wkomponowani i czy w ogóle prawnie coś takiego można zrobić, tak żeby odciążyć nasze sekcje. No jak powiem tak szczerze, w naszym wypadku sekcji tenisa stołowego, jak po podziale środków wewnętrznych dostałem 46 tysięcy, to z tego 29 tysięcy ja przeznaczam na najniższe uposażenie trenera, tak żeby można w ten sposób zapewnić działalność szkoleniową z młodzieżą lubartowską. Dziękuję. Że ja mogę na tak, chwilkę? Bardzo proszę. Znaczy, ja rozumiem intencje pytania pana prezesa, ale chciałbym ja w związku z tym, zanim ja się na przykład do tego ustosunkuję, nie wiem, pani sekretarz chyba bardziej, chciałbym dopytać. Czy ja rozumiem, że pan prezes chciałby, żeby trenerzy byli opłacani z budżetu miasta na etatach zatrudnionych w zakładzie budżetowym, jakim jest MOSiR, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, i w dużej mierze zajmowali się wychowankami Lewartu. No to z mojego punktu widzenia, nie wiem, no chyba prawnie nie jest to możliwe. Dlatego, że jednostka budżetowa, jakim jest MOSiR, jest jednostką budżetową, całkowicie finansowaną z budżetu miasta. Natomiast organizacje pożytku publicznego stowarzyszenia mogą być finansowane wyłącznie w zakresie zadań wykonywanych przez te organizacje określonych w programie. W tych zadaniach nie mieści się kategoria zatrudnienia, kategoria na przykład, nie wiem, zakupu lokalu i tak dalej, tylko konkretne zadania. No ja w tej chwili, powiem szczerze, takiej prawnej możliwości nie widzę, ale może pani sekretarz mnie tutaj prowadzi z błędu, proszę. To bardzo proszę, pani sekretarz, proszę się ustosunkować. Szanowni państwo, nie zamierzam pana przewodniczącego z błędu wyprowadzać, ponieważ my współpracujemy, tak jak wiemy, w oparciu o obowiązujące nas przepisy prawa w zakresie finansowej współpracy i pozafinansowej współpracy. Tą finansową współpracę no, mamy ograniczenia również po stronie budżetu. Myślę, że mogę tutaj stwierdzić, że corocznie tych środków jest troszkę więcej. Współpraca finansowa odbywa się jedynie, mówię o finansowej współpracy, poprzez zlecanie zadań, powierzanie zadań, tak jak wiemy, i wspieranie tych zadań. W związku z czym myślę, że ponieważ już mamy duże doświadczenia także w tej współpracy, odbywa się to w procedurach określonych ustawą poprzez otwarte konkursy ofert. Natomiast, co mogę jeszcze dopowiedzieć, MOSiR jest jednostką budżetową, tak jak pan przewodniczący podkreślił, i generalnie prowadzi działalność statutową, realizuje te zadania w zakresie sportu i otrzymuje budżet na zadania przez siebie realizowane. Także no, nie widzę tu takich możliwości prawnych. Chyba żeby MOSiR przejął zadania w zakresie Lewartu, prawda? I wtedy tą działalność MOSiR
prowadził jako swoją własną działalność statutową. Wtedy mógłby zatrudniać trenerów, ale także prowadzić poszczególne zajęcia w formie. Dziękuję bardzo. Także pozostaję do dyspozycji. Chcę podkreślić, że wspólnie tutaj z koleżanką, która odpowiada za zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, z uwagą będziemy słuchać także opinii, co należy doskonalić. Sądzę, że doskonalimy to współpracę z Państwem. Staramy się. No i chętnie usłyszymy też jakieś opinie. Po to tu głównie jesteśmy. Także dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Zresztą, wydaje mi się, że Pani Prezesie, konsekwencją tego mogło być to, że to miasto zobowiązuje się do przyjęcia zadań wykonywanych na przykład przez państwo, a to w praktyce mogłoby oznaczać, że te środki finansowe, które przeznacza się na przykład na szkolenie młodzieży, przeszłoby do MOSiR-u, uszczypliłoby i tak tę małą kwotę dofinansowania, którą się rozstrzyga, jeżeli chodzi o podzielenie w ramach konkursu. Nie wiem, wydaje mi się, że na poziomie zadań związanych ze szkoleniem z młodzieży trzeba było chyba osobne spotkanie, bo to jest chyba poważny problem i myślę, że tutaj Pani Przewodnicząca chyba pamięta, że my takie spotkanie powinniśmy, prawda, w ramach planu zorganizować na temat sportu szkolnego i nie tylko, szkolenia dzieci i młodzieży w różnych sekcjach, nie tylko piłki nożnej, ale to jest poważny problem, któremu chcemy poświęcić osobne spotkanie. Tak, na samym spotkaniu za 2 tygodnie gdzieś także pochylimy się ku temu problemowi, także na pewno. Dziękuję bardzo. Proszę zadawać pytania. Proszę bardzo. Jest okazja, także zapraszamy do współpracy. Ja odnośnie, może bardziej nie pytanie, tylko uwagę mam odnośnie tego podziału środków. Konkurs ofert uważam, że jest jak najbardziej w porządku, ale ja mam taką uwagę, że moim zdaniem nie powinno się rozdzielać od razu wszystkich środków, tylko powinna właśnie zostać taka rezerwa, bo czasami ciężko jest przewidzieć, co się może dziać w ciągu bieżącego roku. Może w wakacje wyniknąć jakaś możliwość zorganizowania jakiejkolwiek, nie wiem, imprezy czy zadania i na to już wtedy miasto nie ma środków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pani sekretarz się odniesie do tego? Bardzo proszę. To znaczy, ja rozumiem też potrzeby, natomiast środki są ograniczone, wyznaczone budżetem, uchwałą budżetową i generalnie na pewno jest ten wniosek zasadny pana, ale w sytuacji, gdy my ogłaszamy konkurs, pan burmistrz, wtedy zderzamy się z potrzebami z jednej strony, czyli ilością ofert i ilością, że tak powiem, potrzebnych środków na powierzenie czy wsparcie zadań, a z drugiej strony mamy to, czym dysponujemy, prawda? Niejednokrotnie jest to jak 1 do 3, więc trudno po prostu w tym budżecie pogodzić te dwie rzeczy, potrzeby i też musimy po prostu w sposób irracjonalny, w oparciu o zasady racjonalne i w oparciu także o to, żeby zadanie, które Państwo zgłaszacie, no zostało zrealizowane, bo też nie możemy tych środków okroić, bo wtedy Państwo powiedziecie, no to dziękujemy, no niestety my tego zadania nie zrealizujemy, bo dostaliśmy 1/10. Także tyle, co mogę powiedzieć, dlaczego tak jest i co ogranicza właśnie tą kwestię, żeby te środki pozostawić. Potrzeby i środki przeznaczone, tak jak można powiedzieć, jest tu ze mną koleżanka, to jest niejednokrotnie 1 do 3, a nawet więcej. No tak, ale to były inne przyczyny, prawda? Ponieważ organizacja nie wykonała zadania i wtedy dokonała zwrotu środków. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Bardzo proszę.
Ja nie będę zadawał pytań. Ja chciałbym odnieść się do samej techniki. Nieduże doświadczenie mam w prowadzeniu stowarzyszenia, robię to od roku. Dużo większe doświadczenie, no trudno to nazwać doświadczeniem, może spostrzeżenia mam z racji tego, że będąc radnym wiele lat temu kilka razy uczestniczyłem w komisjach do przydziału tych środków. I muszę Państwu powiedzieć, że szedłem spać z ogromnym kasem, dlatego że no nie dało się wszystkim dogodzić. I tak się zastanawiałem, w jaki sposób można było to bardziej uzdrowić. I wydaje mi się, że bardziej promowane powinny być duże imprezy, takie naprawdę duże, o dużym zasięgu. Najlepiej imprezy organizowane nie przez jedno stowarzyszenie, tylko na przykład przez dwa stowarzyszenia o zbliżonym profilu. I wydaje mi się, że no, bardziej zasadnym byłoby, gdyby stowarzyszenia składały jeden wniosek w jednej dziedzinie, a nie jak do tej pory kilka, dlatego że wiadomo, że z tych wnioskowanych środków dostajemy jakiś tam procent. My się z tego bardzo cieszymy, że dostajemy, bo to pozwala no, zorganizować te imprezy, ale byłoby to technicznie lepsze, gdybyśmy dostali pulę. I wtedy stowarzyszenie zdecydowałoby, którą imprezę zrobić dobrze, bo tak jak dostaniemy na przykład na trzy imprezy tam po 30 czy po 25% środków, a no stowarzyszenia nie są za bogate, więc no trudno zrobić z tego jedną dobrą, a rozliczamy każdą oddzielnie i ja wnioskowałbym, żeby zastanowić się nad tym, czy nie zrobić tych zgłoszeń takich zbiorczych dla stowarzyszenia. I wtedy stowarzyszenie oczywiście wnioskowałoby na różne imprezy i w miarę otrzymanych środków mogłoby samo zdecydować, na co te pieniądze przeznaczyć. Wydaje mi się też, że powinno być to też związane z oceną działalności z poprzedniego roku. No tam w tych formularzach nie ma czegoś takiego, ale mi się wydaje, że również powinno być brane pod uwagę przy rozdzieleniu środków, ile stowarzyszenie zrobiło jakiś imprez, o jakim zasięgu, czy one były rozliczone o czasie i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie sekretarzu. Bardzo proszę, pan Piotrowski-Biszewski, radny. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że państwo przybyliście na naszą komisję. Chciałbym zapytać, bo dominuje temat potrzeb finansowych, to jest oczywiste, natomiast chciałbym państwa zapytać, czy są i jeśli tak, to jakie potrzeby w państwa instytucjach o charakterze niefinansowym, gdzie Urząd Miasta mógłby wystąpić naprzeciw i wesprzeć Państwa w działalności. Mam na myśli, nie wiem, ulepszenie rozwiązań logistycznych bądź wszelkich innych pozafinansowych. Być może Państwo w toku działalności stowarzyszeń, klubów, organizacji spotykacie się z jakimiś przeszkodami, gdzie Urząd mógłby pomóc. Dziękuję, widzę jedną chętną. Bardzo proszę, pani Ela. Dziękuję. A ja chciałabym się dowiedzieć, czy moglibyśmy liczyć w Uniwersytecie Trzeciego Wieku na pomoc w organizowaniu wykładów, no bo jednym z zadań Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest szerzenie oświaty, prawda, edukacja. I czy można pozyskać wykładowców, którzy mogliby to robić nieodpłatnie, ponieważ ja rozumiem, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie działa na zasadzie modelu angielskiego, tak? A państwo współpracowali do tej pory, tak? Z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, to wiecie więcej ode mnie, ale z tego, co się zorientowałam, nie jest to model francuski, tylko model angielski. Prawda, bo francuski to powstaje przy dużych uniwersytetach i tam nie ma problemu z wykładowcami. Też z tego, co się orientuję,
wykładowcy nie powinni być opłacani, jedynie powinni mieć reimbursement, to znaczy koszt zwrotu za przejazd, czy też kserokopię, czy coś takiego. To bym chciała wiedzieć, czy możemy na Państwa liczyć, a także ktoś z członków wspomniał, czy możemy liczyć na pomoc w pisaniu programów. To tyle. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani coś tam od siebie? Znaczy, w tym momencie upoważnię koleżankę, która na bieżąco zajmuje się również formami współpracy tej pozafinansowej, o której właśnie mówimy. I z tego, co kojarzę, również właśnie zadanie pan burmistrz zlecił w zakresie związanym z edukacją dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo proszę, panią Magdę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jeżeli chodzi o zadania związane z organizacją wykładów, to takie zadanie jest właśnie w programie i ono w konkursie nawet w tym roku była oferta. No i została umowa podpisana z państwem na realizację. I tam były zaplanowane wykłady Trzeci wiek w zdrowiu, możemy być zdrowsi. To był cykl jakichś wykładów. My nie, tak jak była już tu wcześniej, my jako urząd nie możemy płacić wykładowcom. Jeżeli państwo jako organizacja zatrudniacie kogoś w formie właśnie wykładowcy i zobowiązujecie się w umowie do zapłaty mu wynagrodzenia, no to to już jest w państwa gestii, czy to będzie jakaś umowa o dzieło, czy umowa zlecenie, że na cykl, czy autorskie. Natomiast nie jest kolizja, że my nie możemy, tak jak tutaj było wcześniej, my nie możemy płacić wykładowcom. To powinny być wykłady oferowane bezpłatnie, bo to była idea jeszcze w latach 60., kiedy powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku we Francji, prawda? I te wykłady, które powinny być dawane przez wykładowców, nie powinny być odpłatne. O to nam chodzi. W ogóle. Tylko wykładowca powinien mieć... Jeśli tak. Ja rozumiem, przepraszam. Tu chodzi o to, żeby Urząd Miasta pomógł Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w tym, żeby znaleźć wykładowców, no, świadczących usługi na wysokiej jakości, nieodpłatnie świadczących, no, poprzez swoje kontakty i inne możliwości, również i emerytów zamieszkałych w Lubartowie, osób sprawujących różne funkcje, w tym również i stanowiska naukowe gdzieś na uniwersytetach innych, oczywiście z taką myślą, że nie otrzymają wynagrodzenia w żadnej formie, ani poprzez uniwersytet tym bardziej, bo nie ma środków, ani poprzez miasto, bo nie mamy też wydzielonych na to pieniędzy. Chodzi o taką pomoc logistyczną, żeby znaleźć wykładowców, którzy by świadczyli te usługi dla państwa. Tak dobrze zrozumiałem? Tak. Czy jest takowa szansa w ogóle na taką współpracę? Przepraszam, a jak jestem już przy mikrofonie, się dorwałem, mogę? Bo tutaj do pana prezesa mam uwagę. Widzicie państwo, to jest właśnie zderzenie racji. Z jednej strony dobrze by było, gdyby w mieście organizowane były imprezy znaczące, istotne z punktu widzenia również promocji miasta, czyli duże przedsięwzięcia, które niekoniecznie organizowane byłyby przez jedno stowarzyszenie albo przez kilka i one by no, dawały wizerunek, splendoru miastu i tak dalej. A z drugiej strony to, o czym powiedział pan, no jednak zdarzają się takie okazjonalne, incydentalne sytuacje, w których nie potrzeba dużo pieniędzy, ale nagle okazuje się, że w ciągu roku dobrze by było, gdyby stowarzyszenie włączyło się albo samo zorganizowało jakieś przedsięwzięcie, które wielkich nakładów finansowych nie wymaga, ale jednak dobrze by było, gdyby miało. I teraz, gdyby była taka rezerwa, to w niektórych miastach to się nazywa małe granty. Są uruchamiane środki finansowe dodatkowo. Ja obawiam się, i teraz zwracam się do pana prezesa Zdunka. Obawiam się, że na takie przedsięwzięcia duże nas nie będzie stać. A poza tym nie wolno nam, ja jeszcze raz mówię, dawać stowarzyszeniu jako takiemu
tylko wolno nam ogłaszać konkurs na zadanie konkretne. A to, że zadanie musi być opisane we wniosku, to już jest wymóg formalny. No jak to pogodzić, żeby było zgodne z prawem, a z drugiej strony zgodne z Państwa oczekiwaniami? No to jest właśnie ten dylemat. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o możliwą odpowiedź. To znaczy ja przyjmuję ten wniosek jak najbardziej, tak jak pan radny przewodniczący Zieliński mówił. No oczywiście możemy wyszukiwać takich ludzi, którzy by chcieli, mogę to określić, świadczyć te usługi na zasadzie wolontariatu, prawda, bo o to chodzi. Natomiast no, miło nam w ogóle, że pani jest wiceprzewodniczącą, reprezentuje Uniwersytet Trzeciego Wieku i tak jak pani podkreśliła, od niedawna, prawda? Ja pamiętam, żeby wesprzeć tą działalność, prawda, edukacyjną, to pan burmistrz no, kilka lat temu wstecz powołał na wniosek wspólnie, została powołana taka rada programowa, prawda? Uniwersytetu Trzeciego Wieku właśnie do spraw edukacji, ustalania programów, właśnie potrzeb zgłaszanych w obszarze szkoleń. I myślę, że w ogóle zachęcałabym, żeby Rada uaktywniła swoją działalność i wtedy wspólnie z miastem pewnie byśmy dążyli do rozwiązania tych potrzeb, problemów związanych z edukacją. Dziękuję bardzo. Może jeszcze jakieś sugestie, jakieś pytania? Bardzo proszę, śmiało. Takie mam pytanie, czy miasto, jak miasto też do tego podchodzi? Miałem taką sytuację, że wynajmowałem salę w gimnazjum numer 1 na zajęcia w siatkówkę. I robiliśmy to bodajże jeszcze na jesieni. I grupy młodzieżowe Mosiru skończyły trenować na dworze i my zostaliśmy automatycznie usunięci z naszej rezerwacji, bo będzie wchodził Mosir. My mogliśmy sobie wynajmować salę na przykład we wtorek o 20:30, praktycznie w nocy, gdzie my mieliśmy wygodniejszy termin w piątek. Czy jak to jest właśnie brane, że Mosir o tak może wejść, a się no, na inne grupy nie patrzy? Dziękujemy. Czy może parę słów właśnie bardziej służą? No tutaj to myślę, że ten wniosek postaramy się zbadać i zapytać, jeżeli miała miejsce taka sytuacja, nie o wszystkich wiemy, ale jeżeli Państwo jako trzeci sektor zgłaszają nam taką właśnie sytuację, to postaramy się, żeby to nie miało miejsca i będziemy starali się i na przyszłość porozmawiamy w tej. Dobrze, że pan poinformował i w takiej sytuacji poruszymy ten problem, żeby takie sytuacje na przyszłość nie miały miejsca, bo to nie jest tak, że wchodzi Mosir, a wy jak jesteście, to nagle wam nie, prawda, odbiera się możliwe. Aha, na zasadzie dopasujcie się. Ale płacicie za to? Aha. Dobrze, postaramy się, panie Piotrze, ten problem rozpoznać. Dziękuję. No właśnie po to jest ta komisja, żeby sygnalizować takie właśnie nieładne zachowania bądź trudne rzeczy. Bardzo proszę, zachęcam jeszcze. Ja tutaj jeszcze mam takie jedno pytanie, bo chciałem zadać się dopiero w wolnych wnioskach, ale tutaj pan radny poruszył temat spraw logistycznych i zabezpieczenia. I w związku z powyższym chyba teraz zadam to pytanie, mianowicie w miesiącu czerwcu minie rok, jak tutaj cała sekcja taekwondo i tenisa i kolarstwa, żeśmy występowali na sesji Rady Miasta w sprawie rozwiązania problemu naszego pawilonu. I tu mam pytanie, na chwilę obecną, na jakim etapie poza wymianą dwóch pism między miastem a spółdzielnią mieszkaniową przez rok czasu został rozwiązany problem, czy w ogóle zostały jakieś podjęte kroki w tym kierunku? Bo i tak patrząc na naszą ziemię lubartowską, to przez okres 8 lat, odkąd ten praktycznie problem powstał, w międzyczasie w Lubartowie zbudowano potężny Kaufland, zbudowano drugą Biedronkę, zbudowano Aldik. W Lublinie powstaje piękna, potężna IKEA,
a my nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu, który jest praktycznie wrzodem od 8 lat. Więc pytam się naszych radnych na chwilę obecną, jakie są etapy i kiedy może paść definitywnie koniec rozwiązania tego problemu. Dziękuję. Radnych? Jeśli mogę, chciałbym przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. Uważam, że podzielam pańskie zdanie, że problem już dawno powinien być rozwiązany. Brakuje dobrej woli. Pan kieruje to pytanie do radnych. Myślę, że właściwym adresatem jest jednak burmistrz miasta i druga strona sporu, spółdzielnia mieszkaniowa. Natomiast oczywiście my jako radni wspieramy na tyle, ile możemy w ramach naszych kompetencji, aby ten problem został jak najszybciej rozwiązany. Natomiast narzędzia do rozwiązania, realnego rozwiązania problemu ma burmistrz miasta oraz druga strona, czyli spółdzielnia mieszkaniowa. Można zastanowić się nad innymi rozwiązaniami. One wymagają jeszcze dopracowania i wierzę, że w przyszłości takie propozycje w tym przedmiocie padną, przynajmniej ze strony kilku radnych. Natomiast na dzień dzisiejszy nie czuję się na siłach odpowiedzieć ani wchodzić w buty ani pana burmistrza, ani prezesa Jacka Tomasiaka. Dziękuję. Bardzo proszę, panie Czy. To nie jest tak, że Rada jakby śpi i czeka na rozstrzygnięcia. Ja chcę tylko przypomnieć panu prezesowi, że radni w ramach swoich kompetencji też poczynili pewne kroki. Po pierwsze, przyjęliśmy stanowisko zobowiązujące burmistrza do tego, żeby dogadał się z zarządem spółdzielni mieszkaniowej. Po drugie, w ślad za tym określiliśmy określone środki finansowe w budżecie miasta na wykup tej nieruchomości. Po to, żeby potem ewentualnie przekazać wyżytkowanie Lewartowi, to znaczy sekcji, czy autonomicznej sekcji. W związku z tym pytanie do pani sekretarz, może albo pana burmistrza, czy propozycja, która została złożona do zarządu, została przyjęta, została odrzucona. My tego nie wiemy. Co jakiś czas pytamy na sesji o wyniki. No z tego, co słyszeliśmy, pan prezes spółdzielni mieszkaniowej w imieniu zarządu przedstawił taki szacunek tej nieruchomości, że to jest absolutnie nie do przyjęcia dla nikogo. Ja już nie mówię o tym, że dla bogatego miasta, ale dla nikogo. Ja mogę się zobowiązać, że na najbliższej sesji zapytam w imieniu państwa także, jakie są losy tych negocjacji i czy w ogóle one się mają szansę zakończyć w najbliższym czasie. Bardzo proszę, właśnie chciałam poprosić pana, tak. Wszedłem sobie, przepraszam na emocje, ale miałem zajęcie. Witamy serdecznie. Nie słyszałem do końca wypowiedzi tego mojego kolegi, ale tak dosłownie jedno zdanie. My ogólnie chcielibyśmy, żeby ta sprawa gdzieś nie znikała z afisza, nie? Żeby ciągle było jakieś zainteresowanie, dlatego że najgorszą i najbardziej dramatyczną sytuacją byłaby taka, kiedy wygląda, że ktoś się z kimś dogaduje na przykład, a na końcu jest taka, czy w trakcie jest jakaś cisza na ten temat, a potem dowiadujemy się, że sprawa umarła i już nic się nie da zrobić. Chodzi o to, że wiadomo, ja też znam te propozycje i pana prezesa i wiem mniej więcej, na co tutaj samorząd jakby stać, ale jakby chodzi o to, żeby jeśli potraktować te dwa stanowiska jako jakieś mocno odległe od siebie, to żeby była podtrzymywana dyskusja i spotkania, czy przynajmniej wymiana korespondencji, tak żeby, nie wiem, no zbliżać się do jakiegoś kompromisu. Chodzi o coś takiego, żeby próbować osiągnąć kompromis. Dla nas to już byłoby bardzo wiele w obliczu tam iluś, powiedzmy, lat, kiedy no, tej sprawy nie udało się jakby załatwić. To byłoby coś. Najłatwiej postawić takie brzegowe oczekiwania i jak gdyby
no nie chcę użyć słów obrazić na siebie, ale po prostu no, nie dyskutować ten temat właśnie dlatego, że one są bardzo brzegowe. Myślę, że każda propozycja, każdej ze stron jakby to jest dopiero początek. No, ta pierwsza propozycja jest dopiero początek i jeśli ktoś ma dobre intencje, no to gdzieś w połowie drogi powinien się spotkać. No, takie jest moje odczucie. Ja wiem, że to jest odczucie normalnego człowieka, a nie kogoś, kto zajmuje się jakąś tam polityką taką, czy lokalną, czy nielokalną, ale za tym wszystkim jakby stoi dobro no, mieszkańców miasta też, tych młodych i dzięki temu jest mniej szansy na to, że nie wiem, że chyba to będzie jakby sypialnią, no, póki my sobie tu żyjemy, a nigdzie się nie wyprowadzamy, więc myślę, że to ciągle będzie funkcjonowało. Więc chodzi o to, żeby podtrzymywać jak gdyby zainteresowanie tą sprawą. Tak najbardziej nam chodzi o to, żeby podtrzymywać Państwa zainteresowanie tą sprawą, żeby coś się działo, żeby na pismo spółdzielni była jakaś odpowiedź, żeby być może Pan Przewodniczący no, tym samym poczuwał się do tego, żeby odpowiedzieć na pismo Rady, no, czy Pana Burmistrza i tak dalej, i tak dalej. Pełni tutaj taką dwoistą funkcję, jak gdyby to no nie jest takiej dobrej roli, znaczy wygodnej roli może dla siebie, bo jednak musi spoglądać z dwóch odmiennych stron na całe to zagadnienie. To tyle właśnie chciałem jakby tylko dodać, nie w tej sprawie akurat. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę pan Andrzej Zieliński, przewodniczący. Dzisiaj rozmawiam za pięcioro państwa, ale przepraszam. Panie prezesie, ja powiem tak. Rada Miasta przeznaczyła kwotę 200 tysięcy złotych na wykup tej nieruchomości i ta kwota, tak dobrze mówię, bo myślałem, że tak, na wniosek naszej komisji, bo myślałem, że się mylę, raczej się nie mylę. I powiem tak, ta kwota nie wzięła się z powietrza. To nie jest tak, że nam się wydaje, że to tyle jest warte, tylko to wynika z operatu szacunkowego, z konkretnej wyceny nieruchomości przez biegłego. I teraz tak, jeżeli ktoś mówi, że ta nieruchomość jest warta 1,5 miliona złotych na przykład, nie, czy 2 miliony, bo tam takie kwoty wchodziły nawet w grę z drugiej strony, to oczywistą rzeczą jest to, że z miasta jest pytanie, na jakiej podstawie państwo taki szacunek określi. Z tego, co ja zrozumiałem, z tego, co ja usłyszałem, to ten operat szacunkowy ze strony spółdzielni mieszkaniowej polegał na tym, że pan prezes uznał, że tam wybuduje blok i w związku z tym zarobi na sprzedaży mieszkań tyle i tyle kwoty, to taki zysk powinien mieć zrekompensowany w postaci wykupienia nieruchomości. No to wychodząc z takiego założenia, to można wybudować tam i wieżowiec, nawet 50-piętrowy, mieć zysk jeszcze nie 1,5 miliona, tylko ileś tam milionów. I teraz rzecz taka. Ja o to też zapytam, ale jeśli pani, zanim będzie sesja, to jednak minie parę tygodni, pani sekretarz by przyjęła, to proszę, pytanie, jeśli państwo pozwolą, w imieniu całej komisji, zadam takie. Na jakim etapie są negocjacje? Czy jeśli jest taka różnica co do szacunku, wykupu tej nieruchomości, to czy jest szansa na to, żeby znaleźć wspólnego biegłego, zaakceptowanego przez jedną i drugą stronę, który realnie, biorąc pod uwagę koszty, możliwości, także lokalizacji i tak dalej, weźmie jakąś kwotę. Ja twierdzę, że jako radny, jeśli ja dostanę osobiście, ja jako radny, dostanę na przykład opinię tego niezależnego biegłego, że ta działka realnie kosztuje nie 200 tysięcy, tylko na przykład 400 tysięcy złotych, będę głosował za. Ale nie chcę z drugiej strony głosować za w ciemno, na przykład 400-500 tysięcy złotych, bo mnie oskarżą o niegospodarność. Jakim prawem ja podnoszę na przykład koszty wykupu gruntu do 500 tysięcy złotych, jak powinienem się opierać na opinii biegłego, który mówi, że to jest warte 200 tysięcy. Jeśli dojdzie do takiego, jeszcze raz powtórzę, takiego szacunku, to ja absolutnie będę tutaj zresztą namawiał wszystkich. Myślę, że chyba nie trzeba nawet namawiać większości Rady. Rada będzie głosować nawet kosztem innych zadań za tym, żeby tę sprawę rozwiązać i przeznaczyć większą nawet kwotę na wykup gruntu, ale my musimy mieć podstawę prawną. Pan
zamianę, tak. Proponował zamianę jakichś tam gruntów, ale rzeczywiście ta zamiana tak wyglądała, że no... Tak, jasne. No dokładnie, dokładnie, dokładnie. Więc jak powiedziałem, to tylko chodzi o podtrzymywanie tej dyskusji, nie? Że o jakieś potencjalne zbliżanie się, nawet o ułamek, nie wiem, jednostki jakieś tam, o zbliżanie się, bo to będzie dawało szansę takiego pokazania po prostu dobrej woli. No. Jasne, że nikt, ja też mówiłem jak na spotkaniu z panem prezesem, że to nie jest dobra sytuacja dla samorządu, jeśli miałby płacić jakieś pieniądze i potem ponosić konsekwencje właśnie za wspomnianą tam niegospodarność i tak dalej. Nikt tego nie zrobi. Ale mówię, dopóki się, jak gdyby od momentu, kiedy się nie rozmawia, no to już nic na pewno się nie urodzi. A jeszcze z chwilą, kiedy się rozmawia, to być może po jakimś czasie znajdzie się no, odpowiednia ilość dobrej woli. Ja wiem, że po wielu latach nie ma tego, nie? Ale mówię, to ciągle jest ta piłka w grze po prostu i tyle. A tak to właściwie już pozostaje tylko bezradność i chodzenie gdzieś po sądach i tak dalej. Po prostu jakiś się tutaj wstydu nawet. Ale mówię, ja też ja jestem daleki, żeby jakby obciążać samorząd za to. Absolutnie. Bo ja też mam wiele przykładów dobrej woli z tej strony i jak gdyby no, prób pomocy w taki czy inny sposób, czy nawet zainteresowanie pana Jurka, czy w ogóle innych radnych również. Niemniej jednak po prostu, żeby gdzieś to nie przysychało, bo tak jak my byliśmy tu kiedyś, kilka lat, tak, rok temu, ale też wcześniej ja byłem kilka lat temu. Potem to gdzieś tam niby się działo coś, ale tak naprawdę nic się nie działo. Znowu sprawa bardzo tak stężała i dopiero byliśmy po raz kolejny, bo czuliśmy się rzeczywiście zagrożeni. Chodzi o to, żeby taki czas wykorzystywać, że być może, nie wiem, a jeśli się nie da rzeczywiście, to po prostu, no nie wiem, no jedna ze stron musi być bardziej odpowiedzialna wtedy i przyjąć na siebie taką odpowiedzialność, że nie, nie chcę i tyle. Nie zrobię nic więcej w tym względzie i tyle. Mam nadzieję, że tak nie będzie. To rzeczywiście takie pobożne życzenia, no ale to mi wypada mówić i tak mówię po prostu. Takie mam przekonanie. Dziękuję bardzo. Oczywiście obiecujemy i samo to, że zapraszamy Państwa na nasze komisje. Ja wiem, że nie zawsze wszystko można. Ja wiem, że te komisje nie mogą się co miesiąc odbywać, dlatego że mamy mnóstwo innej pracy, ale proszę mi wierzyć, że będziemy robić co możemy i na następnej sesji temat będzie znowu poruszony. Czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos? Bardzo proszę. Szanowni Państwo. To jest temat na wczoraj. Wczoraj to powinno być zakończone. W tej chwili wnioskuję do Komisji Resortowej Oświaty, żebyśmy w tej chwili my zainsynuowali, bo już taka była próba, żeby Rada Miasta w końcu spotkała się z Radą Nadzorczą Spółdzielni, usiądźmy przy wodzie. Otwórzmy wtedy akurat drzwi i wypuśćmy wszystkich, jak podpiszą w końcu ugodę. Ugodę w rozwiązaniu tej akurat problem w naszym mieście. Bo to jest żenujące. Rada Nadzorcza składa się z członków spółdzielni, z mieszkańców naszego miasta. I nie może być tak, jak kiedyś było w przeszłości, że ktoś im zakaże, żeby się Rada Nadzorcza spotkała z Radą Miasta. Słuchajcie. Naprawdę. Trzeba wiedzieć, że każdy pracownik spółdzielni mieszkaniowej, od prezesa począwszy, jest zatrudniony i płacony przez członków spółdzielni. Czas, żeby uświadomić, żeby doszło do spotkania, żeby mieli pełną odpowiedzialność i wiedzę, że korzysta z zajęć między innymi dekwondo i tenisa, jak również sekcja kolarstwa, duże grono spółdzielni mieszkaniowej. Tutaj nikt nikomu nie robi łaski. Kiedyś między innymi ja dawałem przykład, kolejny tam przykład wielu spółdzielni. Możecie sobie dzisiaj kliknąć w internecie, zobaczycie, jak w dalszym ciągu spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą działalność sportową, kulturalną i inną. Nie może być tak,
że to boisko, które zostało ze środków unijnych zbudowane, stoi puste. Dla kogo ono jest? To służyło wszystkim. Tamten tkwiło życiem. Całe 365 dni w roku było użytkowane. W zimie były między innymi lodowiska. Na tym boisku ja tańczyłem. Na tym boisku sukcesywnie grało się. Było akurat kosza i wiele innych imprez kulturalnych. Było spotkanie z wieloma posłami. Współorganizowałem między innymi Strongmana, gdzie były tłumy ludzi. Czas, żeby w końcu zrozumieli władzę, zarząd i rada nadzorcza, że ciąży na nim odpowiedzialność za tak zwany zdrowy tryb życia, zagospodarowanie czasu wolnego dla wszystkich. W przypadku pawilonu czas, żeby się zjawili, bo ja ich nigdy nie widzę. Często bywam. Gdyby przyszli, to by zobaczyli, ile członków spółdzielni uczestniczy w różnych zajęciach. Tam jest integracja. Tam są dzieci, rodzice i dziadkowie. I przekreślmy w końcu. Nie czekajmy, aż będzie akurat, aż będziemy ściągać telewizję w końcu i miasto Lubartów po raz kolejny będzie sławne, ponieważ się ktoś nie chce dogadać, że komuś brak dobrej woli. Ja wnioskuję, bo Dom Kultury miał najlepszą siedzibę w wyniku eksmisji. Wielokrotnie Marcin pamięta, ile akurat się organizowało imprez wszechstronnych. Najbardziej najlepsza baza lokalowa, gdzie można było, to była wielofunkcyjna. Proszę bardzo. I to było zbudowane pod kątem kultury, bo to był osiedlowy Dom Kultury. W wyniku pewnych akurat obciążeń ze strony spółdzielni miasto przyjęło się, dogadało, że przejmie to łącznie z pracownikami ówczesnego osiedlowego Domu Kultury. I patrzcie, to było dla wszystkich, tętniło. Z ubolewaniem stwierdzam, że po pół wieku istnienia Zespołu Pieśni i Tańca Lubartowiacy naszej wizytówki nie istniejemy, ponieważ nie mamy gdzie ćwiczyć. To jest skandal. Jesteśmy jedynym w tej chwili miastem, gdzie taka baza, który pod tym kątem, ja wnioskowałem, będę po raz kolejny wnioskował. Ostatnio są zebrania między przedstawicielami, członków spółdzielni, cząstkowe. Tak? Także między innymi ludzie powinni przychodzić i o to się upominać. Że to ma służyć, to jest dla nas. W tej chwili, o ile chodzi o, jeszcze i powrócę, to był zbudowany Dom Kultury z pewnym smakiem, gdzie znakomita akustyka i plus zaplecze, gdzie była galeria, gdzie mogli artyści wszelkiej maści wystawiać swoje i fotograficzne, i rzeźby inne. My w tej chwili nie mamy takiej bazy. A tam stoi puste. Przedszkole jest, przedszkole zamknięte i te dzieci w klatce, no. Zapleczem, o ile chodzi o plac zabaw, no to jest jedyne chyba o takiej wielkości, gdzie dzieci mają mieć prawo do przestrzeni, mają ilość, maksymalną ilość godzin przestrzeń, przebywać na świeżym i powietrzu, tam tego nie ma. No. I ja składam wnioski cały czas o reaktywowanie osiedlowego Domu Kultury, bo my mamy prawo w tej chwili jako członkowie uczestniczyć. Ja też jako ten sędziwy już członek akurat spółdzielni mam prawo mieć godne warunki, choćby realizować się kulturalnie. To nam się należy, powiem tak ostrze, jak każdemu pieskowi Buda, dobry i gospodarz naprawdę. Nie trzyma na łańcuchu, tylko ma przyzwoitą budę dla swojego mniejszego brata. I czas naprawdę, żeby ktoś zrozumiał, że na nim ciąży wielka odpowiedzialność. Odpowiedzialność w tej chwili za razowanie się naszych mieszkańców. Od dzieci poprzez sędziwe osoby. A jeszcze przypomnę panu prezesowi, że to nie jest 8 lat walki, to już jest, mój drogi, 12 lat. 12 lat. Rozpoczynałem w 2004 roku. Dokąd to akurat będzie trwało?
Także spotkajmy się jako Rada, żeby nikt akurat nie narzucił, bo Rada Nadzorcza nadzoruje pracę i zarządu. Nikt nie ma prawa dorosłym osobom akurat zabronić, że ma się spotkać z Radą Miasta. Ludzie, my jesteśmy mieszkańcami. Czas, żeby zrozumiał. O jak ktoś jest innego zdania, to może zrezygnować z funkcji i radnego, jak również prezesa. No. Mówię to akurat i dobitnie, bo ja pisałem radnej i do radnego i do tej pory nie mam odpowiedzi. Przedstawię Państwu, ile ja pisałem tych akurat artykułów na temat obrony domu kultury. I co? I to jest chluba w tej chwili taka? Gdzie były tutaj wszyscy obecni akurat, pamiętają, nie byłoby problemów, że trzeci wiek nie ma gdzie się spotkać, gdzie wiele innych, bo były godne, bo były spotkania integracyjne, naprawdę fajne, bo były ku temu warunki. Była sala widowiskowa, że w przeciągu 40 minut trzech pracowników w ogóle pozmywało, posprzątało i było przygotowane na teatr, z teatru akurat na różne inne zajęcia. Były bale sportowca, a teraz my musimy akurat wynajmować. To uderza w naszą kasę, w mieszkańców akurat tego miasta. I w tej chwili apeluję o cywilną odwagę. Niech w końcu akurat, co niektórzy dotrze, co ślubowali. Każdy statuje dobrowolnie składa przysięgę na tej sali. Wierny konstytucji śluby uroczyście, wiernie, godnie i rzetelnie na rzecz mieszkańców i tego miasta, a więc niechaj czynią. I tyle. I myślę akurat, panowie prezesi, że w końcu akurat to się bardzo szybko rozstrzygnie, bo to czas i najwyższy. Tu my sobie uporządkujemy nasze i podwórko. Bardzo dziękuję. Myślę, że pan przewodniczący i prezes to odsłucha i w końcu naprawdę weźmie sobie to i do serca. Panie, jeszcze to był wniosek formalny. To był wniosek formalny. Jako komisja musimy teraz przegłosować. Żeby dokładnie. Cała rada się spotkała. Czyli jako komisja branżowa... To było wnioskowane, ktoś jako tam zakaz. Co to znaczy, ludzie? No. My mamy współpracować, rozwiązać wspólnie problemy. Ileż tutaj jest instytucji, żeby były walne i niewalne i zebrania. Bank i niebank, tam się wszystko odbywało. Renciści, emeryci. Wandzia i pamięta. Pamiętam. No, wszyscy pamiętają. Marcin to pamięta, bo ile imprez robił. Ksiądz Radek robił akurat różnego rodzaju i akurat między innymi wielkanocne akurat różne imprezy kościelne. Przechodziło życie, to był wykorzystany przez wiele instytucji. W jednym dniu było po 4, akurat 5 imprez. Niewidomi, nie niewidomi, proszę bardzo. Oni są. Istnieją. Jaką mają bazę w tej chwili? Na 3 maja, że schodzą akurat po schodkach, gdzie nie ma i poręczy, niewidomi, tu mieli luksus. Często sami akurat kapela jeszcze przegrała. To była znakomita integracja. A teraz co mamy? Dla niepełnosprawnych organizowałem tyle akurat było edycji. Potrzebują, bo nam przybywa. To niechaj robi w tej chwili, bo ma obiekt. Dziękuję bardzo. Przejdźmy zatem za przegłosowaniem wniosku formalnego, jaki złożył pan radny Jerzy Tracz, żeby jako komisja branżowa, czyli Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, zgłosiła wniosek właśnie, żeby jako cała Rada, tylko my jako komisja branżowa będziemy zgłaszać ten wniosek, jeśli zostanie oczywiście przegłosowany, żebyśmy w liczbie 21 radnych, oczywiście i pan burmistrz, tak samo, cała rada, aby spotkać się z zarządem spółdzielni mieszkaniowej. Kto jest za takim wnioskiem? Nie z radą nadzorczą. Z radą nadzorczą spółdzielni mieszkaniowej. Kto jest za tym, żeby cała rada, łącznie z panem burmistrzem, spotkała się? Nie, państwo nie. Kto jest za? 4, panie,
jednogłośnie. 5 głosów za wniosek zatem. A więc usiądźmy i po przyjacielsku sposób odpowiedzialny. W końcu niech pójdzie w eter, niech przyjadą, różne telewizje pokażą. Proszę bardzo, w Lubartowie w końcu się dogadali. My oczywiście taki wniosek przełożymy całej Radzie, bo my jesteśmy tak jedną jakąś tam częścią, więc miejmy nadzieję, że nikt z głodu nie padnie, tak? Już tak śmiechem, żartem. Ale mamy nadzieję, że jednak ten problem zostanie jednak rozwiązany. Oczywiście jeszcze można, bardzo proszę. Tak, ponieważ już dowiedziałem się w międzyczasie, jaka jest formuła tego spotkania mniej więcej, więc tak. O wodzie. Więc można, nie tak, że można trochę coś jeszcze popowiadać, więc tak bardzo krótko. Jest takie pytanie też od nas z Lewartu, czy jest jeszcze jakakolwiek szansa, czy istnieje jakakolwiek szansa na jakiekolwiek środki, choćby niewielkie, dodatkowe do końca tego roku. Ja powiem Państwu dlaczego. W ubiegłym roku nie wnosiliśmy o coś takiego, ale jak Państwo słyszeli być może, istnieje taki program Klub. Ministerstwo postanowiło zachęcić kluby sportowe w Polsce, żeby składały wnioski i klub jednosekcyjny może od ministerstwa dostać 15 tysięcy złotych w ciągu roku po złożeniu odpowiedniego wniosku, a klub wielosekcyjny, znaczy przepraszam, jednosekcyjny 10 tysięcy, a wielosekcyjny 15 tysięcy. My jesteśmy wielosekcyjnym klubem i w ubiegłym roku muszę przyznać, żeśmy dobrze wypełnili te wnioski, zostało to zaakceptowane i dostaliśmy te pieniądze. Ale chyba było za dobrze, ponieważ tak, w tym roku na przykład planowaliśmy swoje, wiadomo, musimy planować wcześniej dużo swoje wydatki i zwłaszcza, że dużo rzeczy się dzieje w pierwszej części roku, w pierwszych 3 miesiącach. I co się stało? Ja już jakby nie będę wspominał, że dostaliśmy troszkę mniej środków, ale to wiadomo, to jest mobilne, nie? Czasami może być trochę więcej, czasami mniej. To nie o to chodzi, że jakby tak strasznie się tu dopominamy albo płaczemy z tego powodu, tylko to była jakaś kwota, z tego co pamiętam, 10 tysięcy złotych mniej, te 3 sekcje, ale wiedzieliśmy o tym wcześniej i tak żeśmy sobie ten swój budżet ułożyli, żeby było wszystko dobrze. Dowiedzieliśmy się w marcu, pod koniec marca, jeśli ja dobrze pamiętam, to było, że niestety ministerstwo zmieniło kryteria tego programu Klub i Lewart nie dostaje żadnych pieniędzy, nie łapie się w ogóle. Nie? Ja tylko powiem tak, że gdyby taekwondo, no już powiem o taekwondo, nie ma znaczenia, czy to będzie tenis stołowy, czy kolarstwo, czy taekwondo. Załóżmy, że to jest taekwondo. Gdyby taekwondo było klubem jednosekcyjnym, po prostu, nie wiem, nazywałoby się Lubartowski Klub Taekwondo albo coś takiego, i gdyby nawet miało niebotyczną dotację typu 199 tysięcy złotych, to i tak byśmy dostali od ministerstwa 10 tysięcy złotych wsparcia z programu Klub. Ale ponieważ jesteśmy 3-sekcyjnym klubem i dostaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, 140 tysięcy złotych w ciągu na ten rok i mniej więcej to wychodziło tam po około niespełna 50 tysięcy złotych. Oczywiście tam były różnice nie między sekcjami, ale ogólnie wiadomo, było około 50 tysięcy złotych. To okazało się na koniec, że ponieważ organizujemy imprezy, które się nazywają Święto Roweru, znana, że myśmy wystąpili jako sekcja również dostaliśmy środki z promocji, ponieważ startujemy w takiej dużej imprezie, gdzie przyjdzie 1000 osób za tydzień tutaj do Lublina. Puchar Europy to się nazywa. Mamy tam bardzo dużą reprezentację. I jeszcze wiele innych rzeczy z tenisa, nie? Na różne turnieje i tak dalej. To były środki poza tą główną dotacją na organizowanie imprez, czyli one nie są zarobkowe, tylko po to, żeby w jakiś sposób miasto czy promować sport, w tym przypadku masowy, jak Święto Roweru. Wszystko to razem przekroczyło 200 tysięcy złotych. I teraz tak, rok wcześniej ta granica była 300 tysięcy złotych i myśmy dostali te pieniądze. W tym roku, nie dość, że w ogóle jako wielosekcyjny klub, to wiadomo, z tych 15 tysięcy to tylko jest 5 tysięcy złotych na sekcję, to jest oczywiste, to na dodatek nie spełniliśmy kryteriów i trzeba było tak, nie robić Święta Roweru, albo nie robić czegoś tam, albo nie robić czegoś tam i byśmy nie przekroczyli 200 tysięcy i byśmy te dotacje dostali. Teraz gdyby to było jasne w styczniu,
to pół biedy, bo byśmy już wiedzieli to wcześniej. Ja na przykład zwyczajnie zawaliłem nieco budżet, ponieważ miałem określony na przykład na obóz jakiś zimowy, jakiegoś drobnego dofinansowania, a okazało się na koniec, że nie powinienem dawać tego dofinansowania drobnego. Mówię, to jakieś tam 200 zł do jakiegoś wyjazdu czy coś od osoby, dlatego że na końcu zabraknie mi pieniędzy. I tak się stało, bo liczyłem na program klub. I reasumując już, to tylko powiem, że te przepisy takie ministerialne, no będę miał okazję niedługo się widzieć z tym panem Stawiarskim, to jest wiceministrem, i rozmawiać na ten temat, ale są dość dziwne, no bo oni bardzo jak gdyby są dumni z tego programu, ale takie roszady typu 300 tysięcy do granica, 200 tysięcy nagle, no po prostu są zupełnie niezrozumiałe. Gdyby to było, nie wiem, na przykład jedna sekcja bądź wielosekcyjny klub, to jeszcze, ale to jak powiedziałem, gdybym ja miał 199 tysięcy i był sam, to bym dostał jeszcze 10 tysięcy od ministerstwa, ale jestem wielosekcyjnym klubem i mam 201 tysięcy na przykład, a nie 199, czyli sekcja dostaje powiedzmy 50 czy tam, nie wiem, bo tak, bo reszta to są te imprezy, o których mówiłem, to już nie mam prawa nawet 5 tysięcy złotych dostać po prostu. I nagle nam odpadło te 15 tysięcy złotych z programu klub i znaleźliśmy się rzeczywiście w takiej sytuacji. Stąd to moje pytanie. Zdaję sobie sprawę, że to jest na pewno wielka trudność, ale korzystam jak gdyby z okazji, że mogę tu być z Państwem i po prostu dlatego zadaję takie pytanie. To jest taki jakby przykład, nie? Bo summa summarum to było tak, że te 10 tysięcy złotych mniej plus te 15 z programu klub to jest 25 tysięcy. Przy naszej dotacji około tam 150 tysięcy złotych to jest niemal 20%, nie? Całej tej naszej dotacji. I łącznie niestety zaważyło to. I stąd to moje pytanie. Zaważyło to wyraźnie na naszym budżecie. Jeśli, no ja powiem jeszcze dodatkowo, nie chcę tu się chwalić, żeby nie wyglądało jak chwalenie, ale na przykład wygraliśmy Mistrzostwa Polski w ubiegłym roku seniorów, ale w tym roku pojechaliśmy na te mistrzostwa za własne pieniądze. Już klub w ogóle nie finansował nic, nie? Także, no na przykład, bo tak, bo nie było pieniędzy po prostu. Na szczęście to już ostatnia impreza, więc mamy jeszcze jedną tam na jesieni, ale nie pojedziemy tam i to nie odbije się jakimś wielkim problemem na nas, ale gdyby była jakakolwiek możliwość, nie wiem, poszukania, to też byłoby dobrze dla nas. No, tak ogólnie i już na tym kończę. Dziękujemy bardzo za to pytanie. Pani sekretarz, czy coś Pani kilka słów powiedzieć? Bardzo proszę. I tak wiadomo, że to nie jest, no musicie się pochylić. Co ja mogę na ten moment odpowiedzieć? Na pewno mogę powiedzieć tyle. Jest to informacja na pewno niezadowalająca, ponieważ wszystkie środki, tak jak wiemy, już o tym rozmawialiśmy, na rok bieżący, na ten dzień zostały rozdysponowane w trybie konkursowym. Ja rozmawiałam z panem prezesem i przedstawiłam tą potrzebę, ten problem panu burmistrzowi. Rozmawiałam z panem burmistrzem. Pan burmistrz pochylił się nad możliwością jakiegoś wsparcia, ale wszystko kwestie finansowe, prawda? Także dzisiaj uzgodniłam, że odpowiem panu prezesowi i myślę, że porozmawiamy na temat właśnie rozwiązania tej kwestii. Bardzo dziękuję. Może w międzyczasie narodziło się jeszcze jakieś pytanie, jakiś pomysł? Może jakiś problem? A jednak, bardzo proszę. Jeżeli chodzi o ten sam program współpracy stowarzyszeń z miastem, no jesteśmy już w połowie roku, więc jakoś się tego uczymy, uczymy się od 10 lat i w sumie co roku jakieś te małe zmiany, które gdzieś tam, na które też jesteśmy zapraszani na spotkanie, no cały czas się tego uczymy, tych wniosków nowych, ale bardzo mi się podobał ten pomysł tutaj, jeżeli chodzi o zadania duże i te małe, tak, bo faktycznie jest tak, w naszym stowarzyszeniu na przykład doświadczamy tego, że robimy jakieś zadanie, które wymaga mniejszego budżetu i mniejszego wsparcia, ale też robimy zadania, które wymagają jakiegoś tam większego nakładu finansowego i myślę, że taki, jeżeli jest taka możliwość w ogóle takiego podziału albo zwrócenia na to uwagi, no to jest fajna rzecz, nie? Kolejna sprawa to nie wiem, czy jest to możliwe, ale no tutaj spotykamy się ze stowarzyszeniami, mówimy o organizacjach,
czy by nie było możliwości zbudowania wspólnego jakiegoś takiego portalu internetowego, jeżeli chodzi o wszystkie stowarzyszenia, gdzie tak naprawdę byłyby też nasze dane, gdzie można byłoby umieszczać różnego rodzaju nasze zadania, zajęcia. No tak samo ze strony miasta wtedy byłoby to takie źródło do informowania nas. Ja wiem, że my dostajemy maile i to jest też fajne, ale wtedy czy pojawia się konkurs, czy pojawia się jakaś informacja, to mamy na przykład możliwość logowania się na to i tworzymy taki portal razem wszyscy, gdzie jednocześnie też reklamujemy swoje imprezy, swoich, nie wiem, swoje wyniki, no, pokazujemy siebie po prostu, nie? Patrząc na nasze miasto, no nie ma takiego miejsca. Na stronie miasta jest to jakaś taka malutka zakładka z prawej strony NGO i tam już można znaleźć nas, ale no myślę, że taki portal byłby fajną rzeczą, połączony na przykład z też Facebookiem i tym podobnym, jakieś tam społecznościowymi mediami. Nawet z możliwością wrzucenia czy filmików, no niech to się samo po prostu potem kreuje. Oczywiście bez obowiązku, że nie to, że każde stowarzyszenie ma obowiązek uczestniczyć w tym, ale myślę, że no taka darmowa rzecz byłaby fajna dla nas. I jeszcze jedno pytanie, czy na przykład ja mam z tym zazwyczaj problem, przy organizacji imprez tych takich sportowych, gdzie wychodzimy na miasto, jeżeli chodzi o takie reklamowe rzeczy związane z miastem, a nam by to też pomogło w organizacji rogal startowy, taki pompowany, miastowy, nie? O normalnych wymiarach, niezbyt dużych i taki, żeby można było go przywieźć, wziąć, postawić, napompować, bo tak naprawdę to nawet jeżeli organizujemy coś takiego i robimy ten start, no to już kosztuje, tak? Wynajęcie czegoś takiego. A tak naprawdę to chyba większość stowarzyszeń, które organizuje takie rzeczy, to by się przydało, czy Święto Roweru, czy u nas na pikniku motocyklowym, czy na tych sportowych. U pana Wiesia na biegu teraz też tego rogala nie było, a to jest fajna reklama. Nawet z możliwością na przykład oprócz loga miasta naklejania własnego loga, nie? To wtedy każdy z nas mógłby sobie w konkretnych wymiarach zrobić takie naklejane narzepy i móc sobie to nakleić, nie? Więc no takie pytanie. Dziękuję bardzo, proszę. Dziękuję za ten pomysł, jest on jak najbardziej zasadny i cieszę się, że mogę odpowiedzieć, że powinien zostać rozwiązany i myślę, że będzie. Takie możliwości widzę, ponieważ w projekcie Dialog realizowaliśmy, prawda, także zadanie, gdzie powstała taka podstrona. Muszę tylko sprawdzić, jak mamy wykupioną domenę i myślę, że tutaj będziemy w tym kierunku tą możliwość rozważać. Dziękuję. My również dziękujemy za tę dobrą poniekąd wiadomość. Bardzo proszę, jeszcze tutaj pan Piotr. Raz, dwa, ciało. Proszę państwa, chciałbym się odnieść do słów pana Marcina Sochy. Uważam to za kapitalny pomysł, żeby Urząd Miasta zakupił ten rogal dmuchany. Nie mam tylko pojęcia, jakiego rzędu są to koszty, natomiast wiem, że służyłby na lata i... No to myślę, że jest to 6-7 tysięcy, jest to kwota, uważam, do udźwignięcia, a faktycznie przyczyniłoby się do podniesienia samej formy przedsięwzięcia, także w zakresie promocji. Ale to, o czym pan powiedział, jeśli chodzi o taką platformę, gdzie stowarzyszenia, kluby sportowe na przykład, czy podmioty, których działalność jest zbliżona. Ja ostatnio myślałem o takim pomyśle, ale w kontekście z kolei organizacji charytatywnych, które działają na terenie naszego miasta, że warte rozważenia byłby pomysł, aby takie podmioty stworzyły właśnie taką platformę,
coś na kształt już nie tylko w formie elektronicznej, nie tylko w internecie, ale faktycznie na zasadzie porozumień pomiędzy takimi organizacjami po to, aby skoordynować ich działania. Bo na przykład chciałbym też i Państwa zapytać, czy nie macie Państwo takiego wrażenia ze swojego wieloletniego doświadczenia, że często wydarzenia sportowe, kulturalne, społeczne w naszym mieście no nie są skoordynowane. Mam na myśli to, że pomiędzy jednym dniem, a pomiędzy jednym wydarzeniem, a drugim mija jeden dzień lub dwa, a czasem się nakładają, co też dzieli mieszkańców, bo nie można być w dwóch miejscach jednocześnie. I także choćby z tego względu taka platforma, o której Pan mówił, także pod kątem skoordynowania, myślę, że byłaby wartością samą w sobie. I rozumiem, że Pański pomysł jest taki, aby to miasto na stronie Urzędu Miasta taką zakładkę, tak? Czy w jakiejś innej formie? To musi być według mnie, gdzieś musi być baza tego, tak? Ktoś musi mieć na to pomysł przy konsultacji z nami wszystkimi, bo to jakoś to musi żyć, nie? I nie chciałbym, żeby to była strona taka mało dynamiczna. To chodzi o to, żeby była bardzo prosta w obsłudze dla każdego stowarzyszenia, czyli logowanie, wrzucanie informacji, ono się samo tam już generuje. Jednocześnie na przykład każde stowarzyszenie dostaje informację, że coś zostało umieszczone też na tym portalu. Nawet nie chodzi o moje stowarzyszenie, tylko nie, kolega umieszcza i ja mam taką informację. Ale jednocześnie jest to też dobre miejsce do tego, żeby na przykład wszystkie media w Lubartowie, które są i nie tylko, mogły z tego korzystać, czerpiąc informacje o nas, nie? No bo tak naprawdę to kontaktujemy się i każdy dba o swoją promocję. A tutaj to byłoby takie też z automatu, nie? Że można byłoby coś tam umieścić. Jeżeli dałoby się na przykład zbudować wtedy kalendarz, o którym już mówimy też x lat, nie? Imprez gdzieś tam i on jest stwarzany, ale no, na początku roku ciężko jest też tak zaplanować wszystko do końca, więc jeżeli na przykład siadamy i planujemy, nie wiem, jakieś tam duże wydarzenie, to wtedy taki portal nam pomaga, bo włączamy sobie kalendarz i ja widzę, co się dzieje na dzień dzisiejszy w takim kalendarzu, które stowarzyszenie co planuje i czy przypadkiem nie zabieram ludzi, jeżeli chodzi o imprezę. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Mogę? Oczywiście. Nasunęło mi się pytanie. Przed Urzędem Miasta wisi taki duży telebim. I mam pytanie, czy na tym telebimie nie moglibyśmy wyświetlać zaproszeń na imprezy, które robimy? Dziękuję. Nie widzę żadnych problemów. W tej chwili mamy jedynie problem techniczny z telebimem, ale generalnie są to imprezy nieodpłatne, więc wszystkie warunki po stronie trwałości są jak najbardziej spełnione i można. Ja chciałam tylko dodać taką jedną rzecz odnośnie tych wspólnych przedsięwzięć i informowania. My bardzo szeroko w Biurze Współpracy i Komunikacji Społecznej w tym roku zachęcamy Państwa, jak podpisywaliśmy umowę na realizację zadań w tym roku, że jest fanpage na Facebooku i wszystkie imprezy, które się mają odbywać, chętnie promujemy. Także tylko prosimy Państwa, żeby Państwo do nas wysłali chociaż jakąś zajawkę, bo my sami się gdzieś szukamy, gdzieś próbujemy. Także jak najbardziej jest Urząd Miasta na Facebooku i wszystkie jakiekolwiek aktywności są planowane, filmiki, proszę się podłączać, podpinać pod nas, bo promujemy i tutaj też właśnie prośba do Państwa, żeby Państwo do nas pisali i dawali cynka, że coś się dzieje i my na tym fanpage'u jak najbardziej będziemy zamieszczać, bo też nam zależy, żeby jak najwięcej mieszkańców wiedziało o tym, co się dzieje i coraz więcej osób odwiedza, coraz więcej osób podgląda i też tylko, wiecie Państwo, to jest tak, że my zamieścimy, jak wiemy, że coś się będzie działo i chodzi nam o to, żeby była ta informacja zwrotna, że wtedy coś planujemy, bo my nie zawsze wiemy, co się wydarzy, ale
zachęcamy i proszę się podpiąć pod nas, polubić nas i tu myślę, że to będzie fajnie funkcjonować. A jeszcze szerzej o tym i o zamierzeniach na przyszły rok, myślę, że będziemy mieli szansę porozmawiać przy konsultacjach programu, które po okresie wakacyjnym już zapraszamy Państwa i wtedy właśnie można ten temat i tą płaszczyznę poszerzyć, ale i skonfrontować oczekiwania, możliwości, ale i obustronnie odpowiedzialność, że jeżeli coś chcemy robić, no to też, żebyście Państwo o tym nam mówili w sposób taki jasny i czytelny. Dziękuję. Dziękujemy za tę informację. Pytam się jeszcze zatem raz, to może ktoś jeszcze, komuś się coś obudziło, to sobie ktoś przypomniał. Ja tylko pragnę dodać, że nasza komisja jest po to, jeśli w międzyczasie Państwo zrodzą się jakieś nowe problemy, to jesteśmy jak najbardziej otwarci i informujcie nas Państwo, bo nie zawsze mamy możliwość na bieżąco, bo mamy jako komisja branżowa też inną pracę, więc bardzo proszę o kontakt i naprawdę na jak tylko będziemy mogli, jak tylko będzie Państwo potrzebni, to jesteśmy. Nie ma więcej pytań. A to proszę bardzo. Tam jest mikrofon. Ja mam jedną kwestię. Co prawda to jest budżet obywatelski, ale też związany ze sportem. Składaliśmy wniosek na budowę boisk do siatkówki plażowej. Został on ten przegłosowany. Też zostało przegłosowane boisko wielofunkcyjne, czyli sport. Ja nie wiem, czy ta komisja się tym zajmuje, ale czy coś wiadomo w tej sprawie, bo przetarg miał być, z tego co czytałem na stronie Urzędu Miasta, przetarg miał być jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Tak, to oczywiście nasza komisja nie jest specjalny wydział w Urzędzie Miasta, który się tym, który to prowadzi, więc może pani sekretarz, jeśli cośkolwiek wie, bardzo proszę, cokolwiek. To znaczy, czy jestem jakby upoważniona i przygotowana, natomiast jesteśmy na etapie przetargów generalnie tych zadań. Szczegółów dzisiaj nie podam, ponieważ należałoby po prostu sprawdzić i wiarygodną informację Państwu podać. Natomiast zachęcam do odwiedzenia naszej strony i strony BIP-u. Tam te informacje na bieżąco są zamieszczone w trybie informacji publicznej. No wiadomo, procedury przetargowe trwają, więc musicie Państwo się uzbroić w cierpliwość. No, myślę, że tutaj... Wiata też miała być, fontanna też miała być, no musimy się... No tak, już jest. Nie mam czasu chodzić na dwie wieprze. Jeszcze jest właśnie. Tak, już jest, jeszcze jest, tak. No cóż, mogą przechodzić zatem do następnego punktu naszej komisji. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie, przechodzimy zatem do punktu czwartego, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół krąży tutaj. Czy chcecie Państwo, żebym odczytała protokół? Protokół numer 30/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 17 maja 2017 roku. Kto jest za przyjęciem protokołu? Pani Jerzy, przepraszam, bo jest głosowanie. Pan, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć głosów za, czyli protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu piątego, wolne wnioski. Zapraszam. Nie, zatem przechodzimy do punktu szóstego. Zamknięcie obrad. Pozwolę sobie wszystkim podziękować za uczestnictwo i zachęcić do współpracy. Już teraz po. My również dziękujemy za przybycie.
No tak.